A wy z tej strony Paty, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Kupi kasza. Postanowiłam, że nagram wam w końcu film, o który większość osób mnie prosiła na live'ie. Na temat robienia skingli, czy rare skinu, rozkupowania rzeczy dla VIP, nie będąc VIP-em. Z tego, iż na Paty zmieniałam wczoraj twarz i nie zamierzam sobie tego niszczyć. Postanowiłam, że zaloguję się na jakieś inne konto. Dobrze, więc zalogowałam się na jakieś konto. Ono ma chyba skórę skin glitch, ale z tego co pamiętam, da się jeszcze robić wtedy, kiedy się już zmieni tą skórę, ale nie jestem pewna, więc teraz zobaczymy. Więc tak, może zacznijmy od tego, jak w ogóle zainstalować Cheat Engine'a. Więc po prostu wpisujecie sobie w internet Cheat Engine. Pokazuje wam się pierwsza stronka. Wygląda bardzo legitnie, nie powiem. Aczkolwiek, jeśli to powierzacie, to nic wam się nie stanie z komputerem. Bynajmniej mi się nie stało jeszcze. No i pokazuje nam się takie okienko. A więc tak, jeśli chcecie cokolwiek robić na Movistar Planet, zmieniać sobie kolor skóry, robić skin glitche i tak dalej, musicie kliknąć na ten komputer z lupką i wybrać w programach Movistar Planet. Więc tak, jeśli chcecie unikatową skórę, to musicie wyzyskać kod tej skóry. Ja oczywiście na szczęście mam. Jest to ten kodzik. Kody, z których korzystam, będą poniżej w opisie albo dodam do komentarza. A więc tak, jeśli chcecie zmienić kolor skóry, to musicie tą opcję. Więc oczywiście kopiujemy kod naszej cudownej skóry. Następnie klikamy po prostu First Scan. Klikamy na jedną z tych opcji. Klikamy Ctrl A, żeby wszystko zaznaczyć. I klikamy tą czerwoną strzałeczkę. Teraz, żeby wybrać sobie jakikolwiek kolor skóry, po prostu wchodzimy w jakąkolwiek stronę z kolorami, które będą zakodowane kodem HEX. I kopiujemy ten kodzik, tylko bez hashtagu. Żeby teraz zmienić ten kolor skóry, to klikamy znowu na jedną opcję, przytrzymujemy Ctrl A i teraz możemy kliknąć nawet Enter, żeby zmienić walutę na dany kolor skóry, jaki chcecie. Teraz gdy wejdziemy ponownie na skóry, to pojawi nam się ten kolor. Ja wam pokażę, jak zrobić skin glitch z danego przedmiotu. Ale niestety jedyne, jaki potrafię zrobić skin glitch, to tylko w ciuchach z szafy, niestety na programach. Mu się nie znam, nie wiem jak to wygląda, nie mam pojęcia po prostu. Aczkolwiek mam nadzieję, że dla niektórych to będzie przydatne. Więc tak, żeby zrobić to, no to czyścimy sobie tutaj wszystko na tym przycisku oraz klikamy New Scan. I teraz, moi drodzy, żeby zrobić skin glitch, musimy wejść w value type na opcję string. Teraz szukamy jakiejś rzeczy, której chcemy zmienić kolor, żeby była skin glitch. I w klasycznych zmieniamy na ten kolor. To jest właśnie kodzik tego koloru. Oczywiście wklejamy tutaj ten kod i klikamy First Scan. Pokazuje nam się dana rzecz. I znowu klikamy tą czerwoną strzałeczkę. Teraz klikamy tutaj i klikamy Enter. I po prostu wpisujemy skin color. Jak widzicie, musiałam to zrobić na innym ciuchu, ponieważ gdzieś ten nosek nie działał. I może się zdarzyć taka sytuacja, że na jakiejś rzeczy to nie zadziała. Więc nie macie też 100% szans na to, że to się uda. Aczkolwiek, jeśli chcecie na przykład takie cudowne włosy, to nie ma problemu. Pamiętajcie oczywiście, że jak jakaś dana rzecz ma kilkanaście kolorów, no wszystkim musicie wybrać ten kolor oraz od razu po przecinku napisać ten kodzik tyle, ile macie tutaj wyboru kolorów. Żeby nie było, że te włosy nie działają, to je kupię. Wyglądam cudownie, naprawdę. A teraz przejdźmy do bardziej złożonej rzeczy. Czy że to jest jedna z tych rzeczy, którą najbardziej nie lubię robić, bo jest okropna, no ale cóż. I dalej jesteśmy na value type string. Więc teraz w tekst musimy po prostu napisać od dużej litery VIP. Pamiętajcie, w tej kwestii akurat napisanie VIP od dużej czy od małej się liczy. Więc tak, po wpisaniu klikamy First Scan jak zwykle. Gdy wszystko nam się ładnie załaduje, to klikamy pierwszą opcję, zaznaczamy Ctrl A. I znowu klikamy tą czerwoną strzałeczkę. To wszystko przekopiowało, klikamy tutaj, zaznaczamy Ctrl A, klikamy Enter i napis VIP po prostu zmieniamy na 0. I teraz, gdy wejdziemy do sklepu, to tak, na pierwszej stronie na pewno będą jakieś jeszcze rzeczy dla VIP, ale na następnej wszystko już nie jest dla VIP-ów. Więc tak, uznałam, że wybiorę te włoski, ponieważ one są dla VIP. Wyglądam przecudnie. Jedyne, co teraz robię, to dodaję tą rzecz do listy. I niestety, żeby kupić tą rzecz, musicie mieć na jakimś koncie VIP-a, albo po prostu mieć dostęp do jakiegoś konta, które posiada po prostu VIP-a.
I teraz tak, sprawa jest o tyle trudna, że dłuższy czas nie dało się pozyskać ID swojego konta. Ja próbowałam korzystać z Charlesa, ale ponoć na niektórych wersjach Windowsa niestety nie działa. Więc jeszcze wtedy, kiedy się dało, to pozyskałam sobie i mam je wszystkie w notatniku. Aczkolwiek z tego, co się ostatnio dowiedziałam, to bot Movistar Planet ponoć znowu działa. Ale teraz jest offline. Nie wiem na jak długo, nie wiem na ile. Aczkolwiek jeśli zobaczycie tego bota kiedykolwiek jeszcze aktywnego, to żeby pozyskać ID konta, któremu chcecie wysłać listę życzeń, musicie wpisać MSP Query. I tutaj musicie wybrać serwer albo po prostu napisać Poland. Chyba, że macie konto na innym serwerze, no to wpisujecie po prostu dany serwer. No i nazwę użytkownika. Niestety ten bot nie jest teraz aktywny, więc prawdopodobnie nie będzie działał. No, jak już mówiłam. Ewentualnie możecie jeszcze poprosić kogoś, żeby wam wyzyskał ID do konta, bo znam pewne osoby, które potrafiłyby to zrobić, albo bynajmniej robiły to kiedyś. A nie wiem, czy dalej to robią. Aczkolwiek wydaje mi się, że jakbyście szukali na jakiś grupkach Movistar Planet, to na pewno by się znalazła jakaś osoba chętna do pomocy. Więc tak, jeśli już pozyskacie ID danego konta, no to kopiujecie je sobie. Oczywiście tutaj wszystko czyścimy, bo zapomniałam wyczyścić. Value type musicie wybrać 4 bytes. Po jakimś dłuższym czasie mi się udało. Czasami mogą wyskakiwać jakieś błędy, ale no. I tak, znów klikacie pierwszą rzecz. Klikacie Ctrl A i znowu naciskacie strzałkę w dół. I zamiast tego cudownego ID wpisujemy 1. I teraz na spokojnie możemy kupić tą rzecz. Żeby nie było, że tej rzeczy nie mam, to wchodzę w mój profil, klikam moje prezenty, no i są oto nasze cudowne włoski. I tak, czy da się to robić z animacjami? Niestety nie. Czy da się jeszcze zrobić coś na Cheat Engine? Oczywiście, że tak. A nie znam jeszcze tylu rzeczy, jedynie co to znam podstawy, mniej niż podstawy. Po prostu pokazuję wam to, co ja potrafię zrobić. Mam nadzieję, że ten filmik był dla was chociaż troszeczkę przydatny i widzimy się w następnym odcinku. Bye!